Ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. 19 maja w naszej parafii będzie wielka uroczystość. Ksiądz biskup ogłosi nasz kościół sanktuarium świętej Rity. Serdecznie zapraszam wszystkich czcicieli i wiernych. Ksiądz biskup to uczynił w komunikacie w niedzielę. Całym sercem dziękuję i również jako proboszcz zapraszam do wspólnego świętowania. Kult świętej Rity może nie jest długi, 26 lat w tym roku będzie od wprowadzenia obrazu, którego dokonał ksiądz biskup Piotr Bednarczyk w 1993 roku. Jednak obraz szybko zasłynął wieloma łaskami i cudami i gromadzi co miesiąc na nowennie w drugi czwartek miesiąca rzesze ludzi. Setki ludzi przybywa spoza parafii, przyjeżdżają autokarami. I kiedy rozmawiam teraz w tym czasie przygotowania, to wielu ludzi to potwierdza. Nawet kiedyś w aptece pani mnie rozpoznała i mówi, ja przychodzę do was na Ritę. Święta Rita jest wielką lędowniczką, jest świętą, która przeżywa pewne odrodzenia chyba na nasze czasy. Dla małżeństw, dla rodzin, także dla budowania wspólnej zgody i jednania ludzi, bo też to w swoim życiu czyniła. Program jest zamieszczony w internecie na stronie poświęconej świętej Ricie w Nowym Sączu. Są także plakaty w Sączu i okolicach. Zapraszam szczególnie na uroczystość 19 maja o 12, ale także w sobotę przed południem są msze świętą od 6 do 10.30, co półtorej godziny i przez całą niedzielę, jak też w porządku niedzielnym mamy. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na uroczystości.